Cholera. Źle w tą blokadę wjechałem. No nic. Pozostaje mi zrobić kolejną przerwę. Zaliczyć te kamienie milowe. Wtedy do was wrócę. Do usłyszenia. Okej, jestem z powrotem. Jak widzicie, po ilości pomarańczowych haczyków udało mi się ten pościg zaliczyć. Ale nie było łatwo, bo się tam pod koniec wbiłem na piąty poziom poszukiwania, a tamto kurde jest jak mrówek tych korwet. O dziwo, okazało się, że nie będę musiał robić więcej kamieni niż 5, bo w tym pościgu, co teraz zaliczyłem, zdobyłem 2,5 miliona notowań. Co przełożyło się na to, że mam ich teraz w sumie 7 milionów 231 z hakiem. To jeszcze zdecydowana nadwyżka. Nie. Ale jeden kamień milowy będzie trzeba wziąć, jeszcze zrobić. Jakiś fotoradar, bo tu pisze, że 5 trzeba zaliczyć. Mam 4. Do tego co zmienię. Auto. Nie. Chyba najlepsze będzie te, bo ma największe przyspieszenie i prędkość. Na to wygląda. A jaki tu masz poziom poszukiwania? A pierwszy, no to spoko, bo na pewno nie wziąłby teraz Mitsubishi, który ma 5, nie? Bo ona musi ostygnąć, że tak powiem. Okej. Za jeden kamień i bierzemy się za Roniego. 225, 285. Spróbujmy ten. Zobaczymy jak pójdzie. Yeah! Błyskawicznie. Yeah, it's Ronnie. Look, I don't care what they say about you. I'm gonna wipe you all over the road. I'm ready when you are, punk. Zapłacisz chuju za tego gnoja. Sorry za wyrażenie, ale... To najlepiej pasowało. Takiś pewny. Tak. No to zmierzmy się. Jezus, tor. Red 2 i sprint. Ten pierwszy długi, kurde, 5 minut, bo ten tor. Albo dużo okrążeń, albo długa trasa. Jeśli mam być szczery, to się trochę twórcy gry trochę skrzanili, bo na tym etapie gry ewidentnie tu powinna gonić go korweta, albo przynajmniej GTO FBI federalne, a nie kurde radiowóz pierwszego poziomu poszukiwania. Gust przynajmniej.
Kurde, fajnie by było robić sobie jakąś przewagę na nim, ale jak widać nie będzie to tak. Jezus! Takie proste. No nie zauważyłem strzałek, na mapę też nie patrzyłem, no i widzicie, tak to się skończyło. Dobrze, tak. Jeszcze słońce mi blindowało. Kurde, ale mi uciekł. Kurde. Teraz to już. Szlak by to. Jest taki. Dlaczego nie dogonia? No dobra. Wiem, że trzeba szybko się poddaje, ale to nie miało raczej sensu. Kurde, jeszcze. Są już naprawdę piekielnie trudne. Biorąc pod uwagę, jak oni dobrze jeżdżą, no to... Wiecie. Wjechałbym na niego. Ta osobówka. Wjechała pewnie kiedyś. Więc się pojechało, nie? Prawda, nie mam aż takiej przewagi, jak on nade mną zdobył przez ten mój błąd. Znaczy, nie do końca mój błąd. I to też wina tych strzałek cholernych, kurde. I oślepiającego światła. Totalnie nic nie widziałem, kurde. Przesadzili to tam teraz. I to, że to jest cirkus, sprint na przykład, nie, czy coś. Że trzeba 3 razy tą trasę przejechać. Z jednej strony nawet dobrze, bo już dawno nie robiłem cirkusów i możecie posądzać mi o zbyt dużą monotonność. Nudę. Nie ma szans na jakąś przewagę, która byłaby w miarę bezpieczna. Gorszy fragment teraz. Kurde, daj mnie. O mój. Ostatnie okrążenie, decydujące. Ale trochę lepiej tu przejechałem. No kurde, kręć. Coraz bardziej nerwowo się robi.
coraz bliżej rozstrzygnięcia. No nie, w łeb idziemy i to jest strasznie stresuje. Bo jeden błąd i koniec, nie, i trzeba wszystko powtarzać. Jest! Udało się. Oh my god. Ale ulgaję. Przywalał mu depa. Udało się go uprzedzić, a specjalnie tak po bandzie pojechałem, żeby tak prędkości nie wytracić. Wiem, że teraz to nie ten, tego był sposób, ale jak to się mówi, wszystkie chwyty dozwolone. Jak to powiedział Dominik Toredo w pierwszych szybkich wściekłych, nieważne czy wygrasz o metr czy o kilometr, grunt, żeby wygrać. Gdy tej sentencji nie zapomnę. Znaczy, cała ta sentencja to wygląda tak, że spytaj kogo chcesz, każdy ci odpowie, że nieważne czy wygrasz o metr czy o kilometr, grunt, żeby wygrać. Kurde, ale to długa trasa. Już. Jedź, mu się zbliżą. Jest. Sprint wygrany, to jeszcze jeden wyścig i Rion i rozwalony. No ale fajna fotka, tak w powietrzu. Ten tor będzie krótszy, no bo to 3 minuty, czas jest o 3 minuty mniejszy. Więc pisamy za siebie. Zejść tu. Dla niego teren. Last one. Yeah. Jak fajnie to stało się. Za się teraz gdzieś się zatłę. O, krążenia. Nie będą długie, bo jak już teraz jest pół minuty prawie. Chyba, że to jest.
naprawdę. Wygląda jakby to była reverse. I teraz z pierwszego wyścigu. Kurde, nie wiem. Akurat na mnie musiał zajechać. No, coraz większa przewaga. Totalny reverse tamtej trasy, to co za bezsens. Skocz na niego, najlepiej. Ten dźwięk tu jest żadny. Kurde! Żebyś tak jechał, co? A nie odcierał się. Daj mu przewagę. A to ostatnie okrążenie, cholera. Już wiem, że mogę powtórzyć wyścig. Ciekawie wjechałem w ten winkel. Łeb jadymy. Sakra. O, teraz on się tam coś dostał w tyle. Mnie to się utrzymało. Będzie ciężko, naprawdę ciężko. Na pewno mnie raz, dwa dogoni. To jest dziwne właśnie, jak ja jest tyle, to nie umiał dogonić. Choćby jechał super idealnie. Ale on to przeciwnik zawsze mi dogoni, nie? To jest właśnie feler tutejszego. Ła, tak. No widzicie już, że. Feler tutejszego SI czy AI przeciwniku. Teraz jak to się nazywa? Gorzej nie wziąłem, nie przejechałem chyba. Ale jest już za mną. Sakra. Mało brakowało w tym slalomie. Thank you.
Kurde! Ale jeszcze mam szansę. Bo on też się zablokował gdzieś tam. Dzięki Bogu. Nie muszę powtarzać. Jest! Co za cud, normalnie cud. Nie tylko Fardy Fuchs, ale i cud, że jak te teraz pod koniec tam uderzyła jak stopek, to ją też, nie? No i zwalony. Jego auta nie chce ani żadnych dodatkowych gotówki czy zwolnień z aresztu, więc oczywiście ulepszenia osiągów i ulepszenia części se wezna. Ale gdzie to? Kurde, jakieś dachowe. Myślę, że mi body kit dadzą jakieś unikalne. Sprinty, no to raczej tego się można w pojedynku z nim najbardziej spodziewać. Odwróconą psychologią. Wiesz, Mario, Kazi by mu je zarysować. Tak, oto został nam jeden gościu, Bull, i w końcu będzie można zniszczyć Razora i odebrać to, co nasze. A tymczasem dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że moje niepowodzenia i nerwy zbytnio was nie zraziły. No, jeszcze raz dziękuję, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!